Wiedza, siła, doświadczenie to tylko kilka rzeczy, które wyróżniają członków naszego chówca. Wszyscy jesteśmy ciekawi, skąd ta energia się bierze. Zespół programowy oraz Rewolucja TV zapraszają. Druhny i druhowie, przed wami członek zespołu programowego chówca ZHP Łódź Górna, zastępca komendanta szczepu harcerskiego czwartacy, drużynowy 7 łódzkiej drużyny wędrowniczej Chaos, członek zastępu kwatermistrzowskiego w szczepie harcerskim czwartacy i członek kapituły stopni harcerskiej w szczepie harcerskim czwartacy. Osoba niezwykła, charyzmatyczna i pełna energii. Po prostu Tobiasz Majak. Tobiasz, przede wszystkim bardzo Ci dziękuję za to, że zgodziłeś się wziąć udział w naszych wywiadach. Rewolucja zaczyna się właśnie od Ciebie. To ja dziękuję, bo był to dla mnie spory szok, że właśnie ja zostałem wybrany do tej zaszczytnej roli, także to ja dziękuję tak naprawdę. Zatem zacznijmy. Pytanie pierwsze, które bardzo mnie ciekawi, nurtuje. Jaki jest Tobiasz Majak prywatnie, a jaki harcersko? No i właściwie to taki sam. W sensie ja w harcerstwie jest mnie raczej dużo, jestem taki głośny raczej, jakby moim zachowaniem pasuje do postury, trudno mnie nie zauważyć. I taki też jestem w życiu prywatnym, tylko może w tym życiu prywatnym mniej rządzę, mniej jestem głosem decydującym i jakby to mnie odróżnia w harcerstwie, a reszta jest taka sama, tak samo jestem głośny, irytujący, jest mi to. A propos tego głosu rządzącego, czy ciężko było Ci zacząć? Tak, znaczy, mam na myśli, kiedy był ten moment w harcerstwie, gdy zdajesz sobie sprawę, że dobra, teraz czas na mnie, to ja przejmuję inicjatywę. Kiedy był ten moment, kiedy to ty zacząłeś prowadzić ludzi? Znaczy, to było tak, że ja jak byłem w wieku takim, w którym można gdzieś pełnić funkcje kadrowe, jakieś tam liderskie, to w moim szczepie był deficyt takich ludzi, mam wrażenie, bo było nas niewielu tych starszych. Ja zostałem rzucony na głęboką wodę, byleby gdzieś być i na początku byłem, pamiętam, przybocznym w gromadzie zuchowej. Tak, był to czas, który wspominam. To była spora lekcja pokory. To była spora lekcja pokory i trochę się siebie nauczyłem wtedy. A ile miałeś lat? No, z 16. 16, tak, ten przedział wieku. I szybko zrezygnowałem z tej funkcji, bo poczułem, że w zupełnie przeciwnym kierunku mnie pcha i bardzo, bardzo długo się zastanawiałem, długo czekałem, nie starałem się nie śpieszyć tym razem, ale jakoś to wypłynęło samo z siebie. Gdzieś tam kiedyś w sztuczce mojej ówczesnej szczepowej powiedziałem, że w sumie to ja w tym chaosie mógłbym być drużynowym i jakoś tak to wypłynęło samo ze mnie. Gdzieś tam w ogóle prywatnie, gdzieś jak się widzieliśmy, to wyszło po prostu tak. Ja sam nie wiedziałem nawet, że to... Powiedziałem to po prostu, nie przygotowywałem się na to, ja to po prostu jej powiedziałem, to jakoś wyszło z mojej głowy, sam nawet nie zdawałem sobie z tego sprawy i ona to wzięła zupełnie na poważnie i zaraz tam zrobię kursy, odpowiednie papiery. W takim razie jesteś teraz drużynowym łódzkiej drużyny wędrowniczej, Chaos. Czy żałowałeś kiedykolwiek wybrania tej metodyki, tego pionu metodycznego? Że być może no nie wędrownicy, może chaosi, może harcerze. Jak to u Ciebie? Nie, ja zawsze lubiłem sposób zarządzania, sposób tym, jak się kieruje działaniami w drużynie wędrowniczej, że ja nie jestem wyrzucony na jakiś podest, nie jestem kimś lepszym. Ja jestem po prostu gościem, któremu się najbardziej chce z tej drużyny. I to mi odpowiada, że ja mogę trzymać z moimi ludźmi taki, może nie stricte partnerski układ, ale układ, w którym ja jestem wodzem, a nie szefem, nie menadżerem. A powiedz mi, bo w drużynie harcerskiej jest jasno określony standard. Jest drużynowy, przyboczni, zastępowi i harcerze. Natomiast w drużynie wędrowniczej to się trochę zmienia, ponieważ ten drużynowy jest bardziej też przyjacielem, jak już wspomniałeś, dla tych swoich ludzi. Czy czasem nie bałeś się, że twoi ludzie stoją ci na głowie? Bo zdecydowanie ciężej jest, wiesz, mieć tą granicę i taką barierę między drużynowym a twoimi ludźmi. Tak, znaczy moi ludzie do dziś czasem mi wchodzą na głowę. To ja się do tego przyznaję, ja też mam taki trochę miękki charakter, staram się nad nim pracować. Ale ja zawsze wychodzę z założenia, że jeżeli jesteś tutaj po to, żeby nie wiem, przeszkadzać mi, to po prostu wyjdź. Ja nie trzymam ludzi na przykład na siłę w drużynie, ja nie mówię im, że nie piszę do nich, że przychodzi nie na zbiórki, nie proszę, nie staram się o to, bo oni nie robią mi żadnej, znaczy robią mi oczywiście przyjemność, ale oni nie robią mi żadnej łaski.
to, że oni przychodzą na zbiórki, to znaczy, że chcemy coś zrobić, działać, zmienić, oni chcą się uczyć, ja chcę się uczyć od nich. Więc to wchodzenie na głowę, po prostu jeżeli ktoś mi za mocno wejdzie, to mówię, spadaj, nie będę cię próbował zmieniać, resocjalizować, nie chcesz, wyjdź, dziękuję. Po prostu przychodzą. Tak, albo nie, i już. Na pewno twoi ludzie mieli okazję poznać ciebie jako tego Tobiasza trochę bardziej poważnego. I chciałabym tutaj do tej twojej strony przejść. Może inaczej, czy nie gubisz się czasem w swoim żarcie? Czy nie gubisz się czasem w tym, że cały czas żartujesz, cały czas ten humor? Może też drugie pytanie, które odnosi się do tego, czy ludzie nie wymagają od siebie właśnie tego, żebyś tylko był zabawny? Czy nie miałeś kiedyś takiego wrażenia, że ci to przeszkadza na przykład? Tak, i to się na przykład odbija w tym, że ja nie mam normalnego zdjęcia. Pamiętam, że kiedyś próbowałem sobie zrobić, była gdzieś tam jakaś impreza chówcowa, gdzie robili nam zdjęcia. Ja chcę mieć po prostu normalne zdjęcie. Mówię, dobra, stanę, uśmiechnę się, zrób mi zdjęcie. I ktoś nagle wpadł, zrób tam coś, nie, w ogóle nie da się. Ale ludzie z mojej drużyny i szczepu, myślę, też znają moją poważną stronę, bo no, akurat wędrownictwo ma takie formy, taka kuźnica, która pierwsza przychodzi do głowy, która jest mega poważną formą, gdzie mamy świeczki, w ogóle pompatyczny nastrój, zabijanie harcerzy, no straszne takie tematy mocne. I ludzie wiedzą, że jeżeli trzeba, to ja potrafię być poważny. Tylko, no tak, czasem ludzie dziwią się, że mam tą stronę i trudno jest mi ją ukazywać naturalnie. Ludzie nie są do tego przygotowani. W takim razie, czego się najbardziej boisz? Może być harcerstwo, a może być prywatnie. Czego się najbardziej boję? Wydaje mi się, że najbardziej boję się, że tak harcersko, że nie będę w stanie czemuś podobać. W sensie czasem bywa tak, że mimo włożenia ogromnej ilości pracy, ogromnej zmiany w sobie, napotykamy ścianę. I to jest dla mnie największy strach, bo dla mnie włożenie w coś energii, serducha, pracy nad tym i tak nie móc tego przeskoczyć, to jest chyba największy strach. I w życiu chyba też. Jesteś drużynowym sporoharcerzem też. Na pewno nieraz natrafiłeś się na taką ścianę. No, to jest niemożliwe, żeby nie natrafić się. I teraz doradź osobom, które to obejrzą, co robisz, gdy widzisz taką ścianę? Gdy nie da się jej przeskoczyć. Co cię wtedy motywuje, co cię stawia na nogi? Kolejne ściany. Kiedy dotrę do jednej, olewam ją, bo już jej nie przejdę, próbuję inną ścieżką. Zawsze jest rozwiązanie, zawsze są dwie opcje. Życie nie jest płaskie, tam jest pełno ścieżek. Jeżeli napotykam jedną ścianę, to okej, pamiętam o niej, wyciągam wnioski, wiem co zrobiłem źle, ale absolutnie się nie przejmuję, bo Szukam, bo to nie ma sensu. Szukam kolejnej ściany, żeby znowu stanąć i móc iść dalej. I to jest chyba najlepsza metoda. Szukać dalej. A w momencie, gdy szukasz i gdy masz takie wiesz, gorsze momenty, czy motywujesz bardziej ty sam siebie, czy stawiasz na samorozwój, czy czerpiesz od innych? U mnie to wygląda tak, że kiedy ja jestem przy takiej ścianie z grupą, to kiedy ja motywuję grupę, w sensie oddaję mi swoją energię, to ja sam się ładuję. Które dajesz, samo do ciebie wraca. Tak. I mnie na przykład nie można zmotywować słowami. Ja muszę działać, jeżeli moje działania będą miały jakieś skutki. Jeżeli ja widzę, że człowiek, do którego mówię, przekonuje, mówię, że będzie dobrze, że trzeba próbować i on faktycznie w to wierzy, to on mnie również podnosi. To działa w tą stronę. Pytanie z innej beczki, ale też w tej tematyce. Czy to mit, że harcerstwo oddziela się od życia prywatnego? Ponieważ wiem, że jesteś też studentem Politechniki Łódzkiej, chłopakiem i wiesz, masz kilka tych swoich żyć. Jak to wygląda u ciebie? Jak wspomniałeś o tych studiach, to powiem nic nie po inżyniersku, to zależy. Generalnie harcerstwo, no nie ma wyjścia, żebym go wyrwał z reszty mojego życia. Ja jestem w tej organizacji od 2008 roku i właściwie większość rzeczy, które się nauczyłem z takich umiejętności miękkich, no nawet życia po prostu, nauczyłem się stąd. Tylko teraz po prostu nie nazywam tego harcerstwem. To, że ja potrafię poprowadzić w organizacji studenckiej, w której działam, dobry warsztat, nie nazywam tego harcerstwem już. To jest po prostu wiedza, którą nabyłem. Ale ludzie myślę, że dążą do tego, co jest trochę niebezpieczne, że są harcerzami, póki mają mundur, a kiedy nie mają tego munduru, to stają się jakby zupełnie obok prawa, obok przyrzeczenia, obok krzyża. Ma to swoje dobre strony, bo od każdego elementu życia czasem dobrze się po prostu odciąć.
i to jest naprawdę mega zdrowe. Nie możemy ciągle być harcerzami, bo zwariujemy. Jakbyśmy tego nie kochali, po prostu sfiksujemy. Ale z drugiej strony, no, to jest takie trochę niebezpieczne, bo wpajają nam coś przez cały ten tok, przez zuchów harcerzy, hasów na wędrowników kończąc, a my to odrzucamy razem z jednym ciuchem, który jest tylko ciuchem. To jest, wiadomo, mundurem, czymś ważnym, ale tak z boku to jest tylko tak. Ciuch. A tworzycie wy w środowisku zgraną paczkę chyba po prostu przyjaciół. I jak to u was wygląda, skoro spędzacie ze sobą praktycznie każdy dzień? Z tego co wiem, twój dom jest po prostu zawsze otwarty i Patryk wchodzi sobie do niego bez zapraszam, pytania. Tam zapraszam, chodźcie do mnie. I jak to wygląda? Jesteście z jednej strony harcerzami swoimi współtworzycielami szczepu, a z drugiej strony paczką niesamowitych przyjaciół. Jak wy to oddzielacie? Chyba w ogóle. To jest problem. To jest właśnie to, o czym wcześniej mówiłem, że jeżeli mamy, cały czas jesteśmy harcerzem, to trochę się w tym gubimy. I tutaj to jest tak, że faktycznie my się całą kadrą szczepu bardzo dobrze trzymamy. No tak, że nasze mamy się znajome, bywamy u naszych mam, no naprawdę mama Patryka każe do siebie mówić już, jeżeli ja mówię do niej ciociu, więc jest naprawdę grubo, ale to prowadzi do tego, że my żyjemy tym harcerstwem prywatnie. Gdzieś tam prywatnie, gdzieś jedziemy, nie wiem, przykład, wypad na narty, to gdzieś po drodze, dobra, słuchajcie, trzeba zrobić coś, strzelam, z akcją znicz i gadamy o tym prywatnie. I to właśnie prowadzi do momentu, w którym nie mamy gdzie uciec od tego harcerstwa, ale jeszcze nie zwariowaliśmy, znaczy niektórzy trochę, ale staramy się dawać radę. Gdybyś miał nieograniczoną ilość czasu, co byś zrobił? O Jezu. To jest pytanie też chyba odnośnie takich twoich priorytetów, mi się wydaje. Nieograniczona ilość czasu, bo z pieniędzmi jest zupełnie inaczej, ale jak z czasem? Wiesz co, ja teraz mam taki problem, że nie czuję, że mam ograniczoną ilość czasu. W sensie ja choruję na taką chorobę, która się nazywa ambicja. Ja najchętniej nauczyłbym się wszystkiego i spróbował wszystkiego. Więc pewnie jakbym miał nieograniczoną ilość czasu, to zrobiłbym dokładnie to samo, tylko że robiłbym to w nieskończoność i z jeszcze większym natężeniem. Próbował nowych rzeczy, uwielbiam. Uwielbiam podchodzić do jakiegoś tematu, poznawać go, smakować i próbować się w nim rozwijać, a jeżeli się nie uda, to próbować czegoś innego. I także ja mam ten problem, że ja nie czuję, że mój czas upływa. Mam nadzieję, że każdy na to choruje w takim razie. Kto jest twoim autorytetem harcerskim? Może nie być harcerski w takim razie. Moim autorytetem nieharcerskim, zabrzmi to jak frazes z jakiegoś serialu, ale jest moja mama. To z prostego powodu, bo ona generalnie wykonuje zawód taki, który sprawia, że ja zawsze robię przed nią pokłony, jest pracownikiem socjalnym, czyli zajmuje się pomocą najbiedniejszym w naszym mieście. I jej siła psychiczna, która... To ona nieświadomie nauczyła mnie tego, że w życiu powinno się olewać to, co ci się nie udaje, bo przejmując się drobiazgami po prostu zapadamy się w sobie. A z takich autorytetów harcerskich to ja czerpię z różnych ludzi różne rzeczy. Co je bierzesz? Tak, biorę z postaci to, co mi się podoba. Jest parę tych ludzi w Chówcu, nawet teraz w Chówcu, w całej organizacji. Teraz trudno mi coś powiedzieć, ale gdybyś mi rzuciła jakimś człowiekiem, to na pewno bym znalazł cechę, którą rozumiem. Mówiłeś, że z każdego sobie bierzesz. W takim razie spotykasz osobę, która jest tobą. Zaprzyjaźniłbyś się z nim? Nie. Prędzej bym go zabił. Szlak bym jasny trafił. No nie. Przede wszystkim dlatego, że bylibyśmy... Jak ktoś jest krzykliwy, a obok niego jest drugi krzykliwy człowiek, to nie wychodzi. To się nie udaje, ci ludzie się zwalczają. A druga rzecz jest taka, że nawet nie mógłbym z nim porozmawiać. Ja wiem, że jestem ciężkim gościem, w sensie... Trochę widziałem pytania na Facebooku, nie że gruby! Tylko ciężkim do zniesienia, bo hałasuje, krzycze, jest mi pełno. I ja bym się zabił, ja bym się zadł po prostu dawno. Nawet bym się nie poznawał, olałbym się. Czy zdajesz sobie, chcę odwrócić to pytanie, czy zdajesz sobie sprawę, że jesteś autorytetem harcerskim? I czy kiedykolwiek coś takiego usłyszałeś? Wiesz co, to tak na to pytanie ludzie, nie wiesz, ja tutaj robię tylko robię swoje, jestem zaskoczony, nie? Ale tak, ja czuję wśród moich ludzi, szczególnie z drużyny, może nie zawsze, może nie wszędzie, może nie w każdym aspekcie, bo ja mam też bardzo wiele problemów z organizacją, z sumiennością i tak dalej.
Ale jest wiele aspektów, gdzie ja widzę, że oni patrzą na mnie, mają iskrę wokół. To jest takie, patrzą i aż chcesz, żeby na ciebie patrzył w ten sposób. Także ja wiem, że w paru aspektach jestem pewnie jakimś tam autorytetem, ale wiem też, że ci ludzie zdają sobie sprawę, w których miejscach nie jestem idealny. I to wydaje mi się jest takim złotym środkiem, który pozwala mi czuć w sobie, jako się jak autorytet i mi nie odwali przez to palma. To jest też dobre, bo to jest bycie świadomym autorytetem i oni świadomie wiedzą, kim tak naprawdę jesteś i mimo twoich wad i tak chcą iść za tobą, podążać za tobą. A ja znam swoją rolę, że jestem tym autorytetem i mogę się rozwijać w tym kierunku, w którym oni chcą mnie postrzegać. Natomiast, propos autorytetów, propos bycia odpowiedzialnym za to, co oswoiłeś. Czy uważasz, że bycie harcerzem na twoim poziomie już, tak? Czyli bycie drużynowym, członkiem zespołu programowego na przykład. Czy uważasz, że to jest już bycie osobą publiczną? Odczułeś to? Że musiałeś zrezygnować z niektórych głupich pomysłów, bo kurczę, przecież ludzie patrzą. Tak. Tak. Przede wszystkim odczuwam to... No, nie jest tajemnicą, że ja lubię dużo nagrywać, dużo robić filmów i tak dalej. I są filmy, formy filmów, które nie wrzucę do internetu, ponieważ jestem harcerzem, ponieważ jestem osobą publiczną. Ja nie mówię, że ja w tych filmach, nie wiem, łaziłbym bluźnił, czy rzygał od wody. Nie o to chodzi. Ale to są formy, które nie za bardzo przystają instruktorowi, które są na granicy dobrego smaku. I tak. Mam z tym może nie problem, ale wiem, że to jest jakaś tam cena za to, co robię. Jakie były najważniejsze momenty w harcerstwie, które wpłynęły na twoje decyzje życiowe? Momenty w harcerstwie, które wpłynęły na moje decyzje życiowe? Był to na pewno kurs drużynowych wędrowniczych, gdzie nauczyłem się, że nasza perspektywa jest tylko naszą perspektywą, bo ja myślałem, że mam drużynę, która świetnie działa po wędrowniczemu, a tam był gość, który pokazał mi, że żadna drużyna, która tam była, nie działa w ogóle ani koło wędrownictwa i pewnie ja dziś też nie działam koło tego wędrownictwa. A kolejną decyzją było zostanie drużynowym, które było bardzo ważne momenty w moim życiu. No bo nauczyłem się odpowiedzialności za to, co swoje, za to, co moje. Super. Jak tutaj już podchodzę trochę z innej beczki, jak współpracuje ci się przede wszystkim z siostrą? Ona również jest harcerką drużynową 103 w twoim środowisku. Jak to wygląda? Jedziecie razem na obóz, jedziecie razem na biwak i potem siedzicie razem na kanapie w domu. I czy jest jakaś różnica? Czy jest wam ciężko w ogóle ze sobą wytrzymać, współpracować? Tak. Najciężej jest nam, gdy którejś z nas, w szczególności ja, bo tak ona jest strasznie upartą osobą, ale ja też jej nie ustępuję, kiedy ja albo ona jesteśmy od siebie ewidentnie wyżej. Nigdy tej, dlatego ona potrafi działać u mnie w drużynie wędrowniczej, no bo ja jestem tylko liderem, ale jak gdzieś jestem komendantem, to się zwalczamy. A drugą rzeczą, która nam przeszkadza, to, że Dagmara świetnie mnie rozumie. Ona kiedy widzi moją twarz, to ona wie, co ja czuję, co chcę powiedzieć i kiedy ludzie nawet wokół nie wiedzą, że jestem wściekły, to ona już to wie. Co sprawia, że to często przeszkadza, kiedy człowiek, kiedy drugi człowiek dokładnie wie, co czujesz. Może cię odpowiednio uderzyć tak, że odechce ci się wszystkiego, albo jeżeli chce przepchnąć swoją ideę, to łatwiej to pójdzie, bo wie, jaka jest swoja następna myśl. Także działa nam się koszmarnie. Znaczy może nie koszmarnie, bez przesady. Ale na pewno nie jest to łatwiej. Sporo myślę, czasu musieliśmy się tego uczyć w jakiegoś sposób. I ostatnie pytanie, najważniejsze. To wiesz, czy jesteś szczęśliwy? Jest! Było widać, zarejestrowaliśmy. Chyba tak. Wstaję rano i chce mi się wstawać, więc chyba tak bym zdefiniował szczęście. Chyba tak. Super. Chciałabym i życzę ci, żebyś swoim ludziom dawał to, co dajesz nawet mi podczas tej rozmowy, żebyś po prostu nawet nieświadomie motywował ludzi do działania. Super. Ale zanim to, jak dobrze wiesz albo nie wiesz, wstawiliśmy na grupie społeczności Chówca ZHP Łódź Górna propozycję osób, pytań, żebym nie była egoistyczna, spośród wielu naprawdę dość intymnych, osobistych pytań wybrałam najlepsze dwa. Pierwsze pytanie, szczerze. Tylko. Być może to jest ten moment, żebyś właśnie powiedział tutaj osobie, Dagmara Majak, dlaczego mama wyrzuca śmieci za ciebie? Dla tego samego powodu, dla którego ja za ciebie grzeję w domu, żeś miała ciepło w dupę. Co się podziało z twoim pasem harcerskim?
To jest w ogóle super rzecz, bo ja mam wrażenie, ja generalnie nie kryję się z tym, że jestem gruby. Ja o tym mówię, ludziom opowiadam, a moi jakby ci przyjaciele, o których mówiliśmy, oni chyba prowadzą terminarz, w którym punktują sobie, kiedy mnie zmusili, żebym ja powiedział, że jestem gruby. Nie wiem, czy oni to liczą, czy jakieś nagrody teraz mają. Więc Dagmara, bo to Dagmara pewnie zadała. A być może. Dagmara, odpowiadam. Bo przytyłem, bo jestem gruby i się nie mieszczę w ten pasek. Dlatego. Dobrze. Znaczy jeden mi się popsuł kiedyś, ale pewnie chodzi o ten, że jestem gruby. Tak! Dobrze. I prawie ostatnia część naszego spotkania. Chciałabym ci teraz kogoś pokazać albo coś pokazać. Spójrz proszę na ten rzutnik. Będę ci teraz przedstawiała trzy zdjęcia. Chciałabym, żebyś odniósł się do nich. Co powiedziałbyś temu człowiekowi? Czas tak, pierwsze. Zmyj tą kebę, zmyj to, skebę to zmyj. Dalej. Funduszy... A, Jezus, bym powiedział po prostu Jezus, co to jest? Skąd wy to macie? Zadzwoniłbym na policję. To dziewczynka czy łopów? To swoją drogą. Tak czy siak dzwonił. To bym dzwonił na pogotowie już, to na policję jest za późno. To bym zadzwonił do szpitala. Dobra, dziękuję bardzo, bardzo ci dziękuję. Przechodzimy teraz do... W sumie to jak to wytłumaczysz, powiedz mi, jak ty to wytłumaczysz? Chciałam przeprosić po prostu, to wszystko co mam do powiedzenia w tym temacie. Dobra, słuchaj Tomiasz, przechodzimy teraz do ognia rewolucyjnych pytań. To jest ostatnia forma pytań w tym oto wywiadzie. Będę zadawała ci bardzo, bardzo szybkie pytania. Natomiast ważna jest jedna rzecz. Twoje odpowiedzi mają być intuicyjne. Pierwsza myśl wychodzi, okej? Okay? Jesteś gotowy? Ja całe życie. Dobra. Więc zaczynamy. 6 razy 9. 54. Co najśmieszniejszego powiedział ci kiedyś zuch prosto w twarz? Że jestem jego mamą. W jakiej dziedzinie harcerskiej czujesz się najlepiej? W programie. Gdybyś nie mógł wybrać innej metodyki niż wędrownicza, co byś wybrał? Hasów. Czy posłałbyś swoje dzieci do ZHP? Tak. Zostajesz naczelnikiem ZHP, co robisz? Zwalniam się od razu. Gdybyś został pozbawiony mowy, kto na tyle cię rozumie, że zostałby twoim lektorem, podkładałby twój głos? Dagmar. Ulubiona potrawa na harcerskich wyjazdach? Placki po węgiersku. Najśmieszniejsza rzecz, która przydarzyła ci się na obozie? Walki żuków. Prysznic czy jezioro? Jezioro. Ile dni maksymalnie nie myłeś się na obozie? 3 albo 4. Jaki masz sposób na brud na białych skarpetkach? Brud na białych skarpetkach? Oddać mamie. Za nami kolejna osoba, która zgodziła się wziąć udział w naszych rewolucyjnych wywiadach. Bardzo wam dziękuję za to, że dotrwaliście do tego momentu. A kto będzie następny, to już zależy tylko od was. Czuwaj. Druhny i druhowie, przed wami członek zespołu programowego Chówca. Drużynowy 7... Siła, wróć od nowa. Numer! Numer robimy! Numer! Dawaj! Numer! Dawaj miałczyk! To będzie ciężkie. To wiesz. Co? To długo potrwa strasznie. Nie, 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 smak to... Druhny i druhowie, przed państwem członek z... Tobiasz, przede wszystkim bardzo ci dziękuję, że zgodziłeś się wziąć udział w naszych wywiadach. To jest wielkie dla mnie zaskoczenie, jest mi bardzo miło, także to ja dziękuję. Rewolucja zaczyna się łaziąc. Tobiasz Majak, nic więcej. No bo nie mam drugiego imienia, to jest jedno moje imię. Nic więcej, nie wiem czy to nie jest miłe. Nic więcej ciebie! No, generalnie zaczyna wydawać się multum dźwięków, wstaje, robi coś, nawet nie potrafi ze mną... Dobra, to spoko, jeszcze... Dzięki Patryk! Dobra, jeszcze raz. Od którego momentu stoi przed tobą człowiek? Druhny i druhowie, przed wami członek zespołu programowego Chówca ZHP Łódź Górna, zastępca komendanta Szczypu Harcerskiego Czwartacy, drużynowy 7 łódzkiej drużyny wędrowniczej Chaos, członek zastępu kwatermistrzowskiego Szczepu oraz członek kapituły stopni harcerskich tegoż właśnie Szczepu, przewodnik Tomasz Majak. I to jest największy bicyfan Tobiasza Majaka.
Patryk Walczak, zdecydowanie. Nie mogę się doczekać, Patryk, żeby się zobaczyć Tobiasza na żywo. Nie, masz moją skarpetkę ci zaraz dam. O nie! Nie, bo to nie może być! Znowu, 3-4. Wygląda, co się dzieje. A nie, skręcimy sobie na końcu. Nie masz mi coś dać. Zatem zacznijmy. Pierwsze pytanie z brzegu, które nasuwa się nie tylko mi, ale wielu osobom z Chówca. Jaki jest Tobiasz prywatnie, a jaki jest Tobiasz harcersko? Ktoś tam szedł. Nie? Tak, zdecydowanie. Nie, ktoś nie, tam szedł. Proszę. Rewolucja zaczyna się właśnie od tych drzwi. Co małeś taka?